Czy LG V30 to najlepszy smartfon do kręcenia filmów? Przynajmniej tak twierdzi jego producent, czyli właśnie firma LG, która reklamuje swoje najnowsze dziecko jako telefon dostarczający najlepszych wrażeń, jeżeli chodzi o zapisywane wideo. Czy tak jest w praktyce? Sprawdzimy to w tym odcinku. Witam Was serdecznie, z tej strony Szakal i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na kanale Technostrefa. Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy, to najpierw kilka słów o specyfikacji tego urządzenia, czyli LG V30, no bo jeśli ten telefon ma nagrywać najlepsze wideo, no to musi mieć nagrywać czym to wideo. No i w istocie, tutaj aparat dopracowano niemalże do perfekcji, bo jest to matryca, która ma przysłonę F1.6, czyli aktualnie najlepszą na rynku. Mowa tutaj oczywiście o głównym obiektywie, który ma rozdzielczość 16 megapikseli i jest to obiektyw wąskokątny, można by powiedzieć. Natomiast mamy tutaj także drugi aparat szerokokątny o rozdzielczości 13 megapikseli i przysłonie F1.9, która również została poprawiona względem poprzedniego modelu, czyli LG G5. Wracając jednak na chwilę jeszcze do głównego aparatu, to warto tutaj wspomnieć, że mamy super szybki autofokus z detekcją fazy, również wspierany laserowo, no i oczywiście 3-osiową stabilizację obrazu, bez której dobry film no nie może się obyć. Co te numerki oznaczają w praktyce? Dają nam możliwość rejestrowania obrazu w wysokiej rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę, no i w rozdzielczości 1080p w 120 klatkach na sekundę. No i tutaj trzeba powiedzieć, że nie jest to wynik najlepszy na rynku, ponieważ iPhone 10, czyli najnowszy smartfon od Apple, oferuje nagrywanie 4K w 60 klatkach na sekundę i slow motion 240 klatek na sekundę w jakości 1080p. No ale czy to oznacza, że iPhone jest lepszy w nagrywaniu filmów? No nie, bo LG ma do zaoferowania jeszcze oprogramowanie. Wspomniałem o oprogramowaniu aparatu, dlatego teraz zapraszam Was na krótką prezentację możliwości tej właśnie aplikacji. Ok, jesteśmy zatem w trybie podstawowym, który otwiera nam się zawsze po otwarciu aplikacji aparatu. A żeby przejść do, można by powiedzieć, magii, no to wchodzimy sobie w ustawienia tryb i wybieramy Cine Video. No i tutaj, jak widzicie, od razu mamy bardzo duży krop w porównaniu do zwykłego trybu robienia zdjęć, co zresztą jest zazwyczaj niestety problemem w przypadku nagrywania filmów, także na to trzeba zwrócić uwagę, że mamy po prostu wykadrowany ten obraz. No i tutaj pojawia się kilka naprawdę przyjemnych funkcji. Możemy sobie wybrać spośród zestawu filtrów interesujące nas klimaty barwne do zapisu naszych wspomnień czy do zapisu jakichś filmów, które potem chcemy podzielić się ze znajomymi czy z naszymi widzami na kanale YouTube'owym. I to są gotowe presety właśnie pokolorowania tak naprawdę naszego filmu już na żywo. Podczas nagrywania możemy oczywiście dostosować zarówno winietę, jak i siłę danego filtru. Te filtry są naprawdę ciekawą opcją dla osób, które po prostu chcą ciekawe wideo nagrać od razu i mieć takie wideo od razu do udostępnienia bezpośrednio z telefonu. Ale mamy jeszcze drugą opcję, mianowicie tryb ręczny nagrywania filmów, w którym możemy ustawić konkretne preferencje, jeżeli chodzi na przykład o prędkość migawki, czułość matrycy, czyli tak zwane ISO. Wybieramy sobie także ustawienie ostrości, czy ma być to fokus manualny, czy też autofokus. Zresztą jak widzicie, mamy tutaj takie kółko, którym możemy sterować ostrością, a również mamy tak zwany focus peaking, czyli pojawia nam się pokolorowane miejsce na ekranie, które aktualnie jest w ostrości. Jest to funkcja naprawdę bardzo, bardzo dobra. No i oczywiście balans bieli standardowo, czyli możemy sobie dostosować temperaturę barwną naszego obrazu. No i mamy także dźwięk wysokiej jakości, ponieważ w LG V30 zastosowano najnowszy przetwornik dźwiękowy. Jeszcze takiego nie było w smartfonach. Jest to pierwszy smartfon z takim przetwornikiem dźwiękowym Hi-Fi wysokiej jakości. Chodzi o to, że smartfon LG V30 ma oferować również oprócz samego ładnego obrazu, także bardzo dobry dźwięk. I to jest kwintesencja filmu, czyli film powinien mieć zarówno dobry dźwięk, jak i bardzo przyjemny obraz. I właśnie to zastosowano tutaj w LG V30. No i oczywiście tutaj na po lewej stronie na końcu mamy napisane aktualne ustawienia, czyli rozdzielczość Ultra HD, a zatem 4K w 30 klatkach, 48 megabitów bitrate'u, czyli tak naprawdę jakości, z jaką nagrywamy. No i oczywiście pozostaje jeszcze jedno istotne ustawienie, a zatem zapisz jako LG CineLock. Trzeba sobie zatem wyjaśnić, co to jest CineLock, a zatem płaski profil kolorystyczny. Jest to
zapis materiału wideo w taki sposób, aby miał on jak najbardziej wyprane barwy, no i jak najszerszy zakres tonalny, czyli widzimy szczegóły zarówno w cieniach, jak i w rozświetleniach na ekranie. No i to pozwala nam po prostu pobawić się takim obrazkiem, dostosować go, pokolorować go w taki sposób, jaki chcemy, już w tak zwanej postprodukcji, czyli po nagraniu takiego filmu. A zatem jest to coś innego niż filtry Cine Video. No i dzięki trybowi LG Cine Lock możemy uzyskać tak zwaną szmatę, jak to zostało określone na konferencji firmy LG, na której takiego właśnie określenia użył jeden z polskich reżyserów, w którym potem były przeprowadzane warsztaty filmowe. No i na tych właśnie warsztatach mieliśmy okazję przetestować LG V30 w warunkach bojowych. Zobaczcie, co z tego wyniknęło. Widzieliście teraz możliwości filmowe LG V30 w trybie LG Cine Video, czyli w tym trybie, gdzie mamy do wyboru różne filtry. No i tutaj były przygotowane scenki z udziałem prawdziwych aktorów. LG V30, trzeba przyznać, że spisało się naprawdę dobrze. Zarówno jeżeli chodzi o zakłócenie na wideo, których jest naprawdę mało, a to przede wszystkim zasługa nowej przysłony, lepszej przysłony, czyli F1.6. No a także oczywiście oprogramowania, które gdzieś tam redukuje te szumy, które pojawiają się na filmie. No ale poza tym trzeba przyznać, że te wideo po prostu wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Są ostre, mają dużo szczegółów, mają dobrze odwzorowane barwy. No i oczywiście można tutaj używać także szerokiego obiektywu, który daje nam no, pewną inną plastykę tego obrazu i nowe możliwości. Możemy na przykład z aparatem zbliżyć się dużo bardziej do postaci przez nas filmowanej, albo na przykład sfilmować bardzo duży obiekt w całej okazałości. Ale warto tutaj wspomnieć, że jeżeli nagrywamy filmy właśnie w tak zwanej szmacie, czyli w CineLogu, to wtedy ten szeroki obiektyw nie będzie niestety dostępny, bo ten tryb jest tylko i wyłącznie dostępny w przypadku nagrywania za pomocą aparatu głównego. Przyszedł czas na podsumowanie. No i tutaj muszę przyznać rację firmie LG. V30 to zdecydowanie najlepszy smartfon do kręcenia filmów, przynajmniej aktualnie dostępny na rynku. Łatwość nagrywania filmów za pomocą tego smartfona przewyższa nawet te 4K i 60 klatek w iPhone 10. Oczywiście, jeżeli nastawiacie się na filmy w slow motion, no to wtedy iPhone 10 czy iPhone 8 będą lepszym wyborem, bo te 240 klatek naprawdę robi robotę. Ale jeżeli po prostu chcecie zaistnieć, powiedzmy, wśród swoich znajomych, czy wśród swoich widzów, odbiorców, no to zdecydowanie V30 i tryby tutaj dostępne i filtry tutaj dostępne będą spisywać się świetnie. No a poza tym jakość jest naprawdę bezkompromisowa i zdecydowanie ilość szczegółów, rozdzielczość, brak zakłóceń na tych wideo, oczywiście w odpowiednich warunkach oświetleniowych stoją na wysokim poziomie. No i trzeba przyznać, że V30 zdecydowanie może od nas uzyskać order wideo smartfona roku 2017. A Wy co sądzicie o najnowszym LG V30 i jego możliwościach filmowych? Wypowiedzcie się o tym w komentarzu poniżej, a jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, no i napiszcie także poniżej, co więcej chcielibyście zobaczyć na naszym kanale o LG V30, co mam przetestować, jakie macie pytania, postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć już w najbliższym czasie. A tymczasem mówił dla Was Szakal, trzymajcie się, pozdrawiam i pa pa!